Halo, halo. Witam, witam. Dzień dobry wszystkim. To znowu ja, wasz jedyny niepowtarzalny Al Pacino. To znowu ja razem z waszym jedynym niepowtarzalnym i tylko na moim kanale tak wspaniale uzdolnionym Leonem Kennedym zawodowcem. Gdzie jesteśmy? Żeby zbytnio nie przedłużać wstępnej gadki, jesteśmy w domu, w którym skończyliśmy ostatnim razem, po wielkiej walce z masą zarażonych udało nam się w końcu wszystkich przegnać. Louis chyba, jeżeli dobrze pamiętam, który nam tutaj pomagał wcześniej, gdzieś sobie spieprzył, nie ma go już, no i tyle pożytku z niego. Wszystko, co miałem zabrać, chyba z domu już zabrałem, także wychodzimy, idziemy dalej w drogę. Jeszcze w międzyczasie można by troszkę poprzeładowywać sobie, żeby mieć na później już wszystko gotowe i ładnie przeładowane, żeby mógł sobie strzelać do każdego, kto tylko pojawi się na horyzoncie. Mój ulubiony pistolet, z którym będę już do końca gry chyba. No oczywiście wszyscy wiecie, kim jestem, tak? No, to nie muszę się przedstawiać, nie muszę wam mówić, że jestem Al Pacino, oglądacie mój kanał. Siema, zaraz pogadamy. Oglądacie mój kanał na YouTubie, tak, to jest właśnie YouTube, nie pomyliliście się. I jesteście tutaj, mam nadzieję, nie przypadkiem, a z jakichś wyższych powodów. Co ja miałem mówić? A, nieważne. Dobra, jesteście, to jest najważniejsze. A zdecydowaliście się, żeby tutaj troszkę pooglądać, co się dzieje. Okej, dwie drogi. Pierwsza droga. Na pierwszej drodze będzie dużo zarażonych. Na drugiej drodze będzie El Gigante. Do wyboru, do koloru. Ja chyba jednak wolę się postrzelać z zarażonymi. Tylko która droga jest która? No, nie pamiętam. Welcome. Tak czy tak pójdziemy sobie tą gorszą pewnie. Coś takiego możesz mieć dla mnie, dobry człowieku. O ile jesteś człowiekiem w ogóle. Nic nie mam do sprzedania. A może? Może tak sobie kupić wyrzutnię rakiet? 30 tysięcy. Może by tak sobie kupić wyrzutnię rakiet? Rozpieprzyć tego El Gigante. Kusząca propozycja. Nie. Spróbujemy bez, może się uda, jak się nie uda, to trudno, pośmiejecie się troszkę z mojej nieudolności. Może bym zapisał? Tak, na wszelki wypadek. Pewnie zginę. Na łatwym oczywiście gram, żeby tutaj nie było jakichś nieporozumień. No łatwy, ciotowaty, najbardziej z możliwych, żebym przypadkiem się nie spocił. Dobra, idziemy w lewo, zobaczymy, co się stanie. Left. Czujecie to napięcie? Czujecie tą adrenalinę? Ja nie czuję, ale wy pewnie czujecie, także zazdroszczę wam bardzo. No, chyba tą lepszą drogę wybrałem. Chociaż nie jestem do końca pewny, czy można nazwać lepszą. W tym razie, no, troszkę strzelania mnie czeka. O, ja to zrobię? Spoko. Dobra, będzie okazja, żeby wypróbować. Właśnie. Będzie okazja, żeby wypróbować dobrze mój pistolet. Siema. Mocny jest i za to go lubię.
bo nie trzeba jakoś specjalnie dużo amunicji marnować, żeby kogoś faktycznie... Oczywiście trzeba trafić, nie? To też jest warunek. Ale jak już się trafi, to w większości przypadków to zdaje egzamin. Dobra. Nie wiem, czy brać ją, może na razie jeszcze nie będę jej brał. Chodź tu, babka! Szybko się przekręciła. Tak, ktoś na mnie krzyczał, czyli pewnie jeszcze. Czekam właściwie, im więcej ich zabiję teraz, tym mniej będę miał do zabicia później, nie? Taka logika. Wiesz, widły, dziadu. Oho. Nie cierpię tego po prostu, nie widzę tych mutacji, a teraz te mutacje już będą tak częste. No ale no niestety, gierka wymaga, żeby gracz wkładał coraz więcej wysiłków w przechodzenie dalej. No i to są właśnie efekty. To są właśnie skutki. Leżeć, szmato. Tak to właśnie wygląda. Trzeba troszkę gierkę urozmaicić. Więc Capcom wpadł na pomysł, żeby dodać jakieś jeszcze dodatkowe mutacje, które... Jak pies. Jak diabeł z pudełka. No, Capcom, nieważne, Capcom wpadł na pomysł, żeby dodać jakieś chore mutacje, żeby tutaj jeszcze, no, nie było mi przypadkiem zbyt łatwo. Żeby mi się za szybko granie znudziło, tak? No, to myślę, że to jest kwestia rozgrywki. Jest źle. Nie jest tak źle, jak przy piątej części. Już chyba to mówiłem, a jeśli nie mówiłem, no to powiem, a jeśli mówiłem, to się powtórzę. Nie jest tak źle, jak przy piątej części. Chowaj się. Ale jest źle. Jest źle z racji tego, że gracz otrzymał już w tej części możliwość Co ja mówię? O czym mówię w ogóle? Nieważne, nie było tematu. Chciałem powiedzieć, że gracz otrzymał możliwość poruszania się podczas celowania w tej części, ale przecież to jest czwórka, nie piątka. I w ogóle nie mam mózgu. Nieważne, możecie się ze mnie śmiać teraz i mówić, jaki jestem nieogarnięty i w ogóle głupi i zacofany i cofnięty w rozwoju i tak dalej. Pomyliłem się, no sorry, zdarza się, tak? Mhm. Dobra, możecie się teraz ze mnie śmiać. Ha, 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 ale jestem głupi. Dobra, pośmialiście się? No. To gratuluję wam bystrości umysłu. Mam zejść tam na dół, rozumiem? Jakoś mi się nie śpieszy. Ashley będzie tutaj... Ashley będzie sobie tutaj siedzieć, a ja mam tu skoczyć i dać się zabić. Coś tak czuję. No to skaczę. Nikt mnie nie chce zabić. Cisza, spokój. Może powinienem ją wziąć ze sobą. Ej. Tu nic nie ma? Oho. No to dobra. Nie, bo mam coś tutaj. A, tak. No właśnie. To będą dwie siostry, wariatki, idiotki. Sorry, ja tu wchodzę. Dobry panie człowieku, odejdź. Czy ja mam jakieś... Nie lubię, po prostu nie lubię... Nie spadaj na szkórę! O żal, po prostu żal. Czy jest sposób, by to... Nie ma sposobu, żeby to szybko przyładować. Trudno.
Dajesz Leon, szybka akcja. Cyk, cyk. Grubo. Nie lubię, jak na mnie biegną ludzie z piłą, a ja muszę przeładowywać w tym momencie karabin. To nie jest przyjemne na pewno. Jeszcze jedna. Ludzi to spoko w moim sercu. Rubin. Jeden klucz, gdzie jest drugi klucz? Tam jest jeszcze jeden człowiek. Halo, halo! No oczywiście. No cóż, chyba poszło nieźle. Dawaj. Miłe, że dodali taką opcję, że może się chować, no bo to ciężko by było na pewno ją upilnować, gdybym tutaj musiał walczyć jeszcze z tymi dwoma szalonymi babkami uzbrojonymi w piły mechaniczne. Jeszcze do tego miałbym... Co za kretyn! Jeszcze do tego miałbym pilnować tej córy. No co, nie umiesz zejść? No to nie słuchaj. Co za idiota. Chciałem tu wejść. Chyba. Ej, może nie? Gdzie mam iść w ogóle? Tam! Tu! Tu! Tam. Dobra. Jeszcze raz. Tak się traci czas właśnie. Łap. No on jest twardy, w ogóle co 60 kilo łapie z 5 metrów. Nawet kolana się pod nim nie uginają. Mam tego użyć w drzwiach, tak. Brawo. Brawo ja. Pięknie. Jest tu jeszcze ktoś do zamordowania? Mam nadzieję, że nie, bo już mam trochę dość. Fabuły. Dostarcz mi fabuły. Dostarcz mi rozgrywki i rozrywki, a nie tylko bezmyślnej jatki. Och, gro. Och, gro. Widzę, że nie dotarło. Gro, ach, gro. No, sporo. Sporo i rzeczywiście. Napierdzielamy. Siekiera w głowę i nic mi nie jest. Dobra, psiknij się tym. Muchozolem. To będzie chyba już kontakt. Albo nie. No bardzo dobrze. Sporo jest. Plusem jest to, że jeszcze nie próbują mnie okrążać. Jeszcze sobie jakoś sobie tego nie wykształcili, także... To, że tak ładnie idą na rzeź. Da się znieść. Niech wam nic już nie wyrasta. Dzięki. Jeszcze jedna pani próbuje zakraść. Ale ja ją widzę. Spójrzcie tylko. Po prostu... Istny dom wariatów. No traw go, żeż przecież to nie jest... Nie jest też takie skomplikowane. No. O, i teraz najprzyjemniejsza część. Zbieranie wszystkiego. Kasy, naboje. Oczywiście naboje jedna z najbardziej niepotrzebnych chyba. Do tego karabinu. Z którego ja właściwie nie strzelam. Szkoda, nie mam naboi do strzelby, nie mam naboi do pistoletu. Jak się mówi właściwie? Naboi czy nabojów? Chyba naboi. Naboi. No, chyba naboi. Super, po prostu super.
Jakieś 17 chyba mam. Dobra, to teraz powinno być już definitywnie wszystko. Posuwamy się odrobinę dalej w fabule, mam nadzieję. Oczywiście, oczywiście, że do karabinu. No, tutaj troszkę dali, to dobrze. Idziemy. Znikło. Leon zniknął barykadę. Dobra, jestem. Wyciąg góry. Panie kochany, jak ja mam się do ciebie dostać, co? Ej. O, tam tędy? Jej. Tutaj, czekaj. Tutaj trzeba coś wsadzić. Retinal scanner, skaner tęczówki. Już wiem, trzeba zabić sołtysa i mu wyjąć oko. Tak właśnie. Chodzę sobie wkoło tej chatki w nadziei, że coś znajdę. Oczywiście nie znajduję nic. A trochę amunicji. Ta droga chyba prowadzi tam do El Gigante, więc tam nie pójdę. Tutaj z kolei jest chyba maszyna do pisania. Tak. Więc tutaj sobie za chwilę wrócę. Co to? Trollo. Tu jest napisane coś o pułapce zostawionej na amerykańskim. No nie, no żarty jakieś. Tam było coś napisane o pułapce zostawionej na amerykańskiego agenta. O ostatniej obronie wioski i tak dalej. Bardzo dużo takich wyniosłych propagandowych haseł, które nic właściwie nie wnoszą do mego życia, ponieważ ja jestem Leon zawodowiec i przechodzę przez tą rozgrywkę na pełnej prędkości. Nie zbaczam, nie zważam na żadne przeszkody, trudności. Dodatkowo sprzedaję jeszcze amunicję. Kpię sobie z twórców, sprzedając amunicję, którą mi tak chętnie podkładają. Rubin. Large Precious Stone. Sprzedam. Sprzedam, bo nie mam co z nim zrobić. What are you buying? Nic chyba nie boin. Tego nie kupię, bo nie. What are you buying? Nie mam nic do ulepszenia, nie mam nic do kupienia. W ogóle bieda totalna. Kurczę. Mam dosyć. Gdzie on jej ten pistolet wsadził? Co za typ, Leon? Aż jej faluje spódnica. No proszę, takich rzeczy to się nie spodziewałem. Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Dobra, kupiłem. Niech będzie, że mam. W razie gdyby sołtys chciał mi nakopać trochę, to mam. Psiknę mu w twarz aerozolem, sprayem leczniczym. Nie wiem, czy wiecie, ale jak to nagrywam, jest 5:48, jest ogólnie ciemno za oknem. No, jest ciemno i straszno, i zimno, i mokro, i deszcz pada. I nie wiem, po co wam to mówię, ale tak, żebyście wiedzieli, że nie jest wesołe życie youtubera, tak? Bo trzeba siedzieć w domu w taką paskudną pogodę i nagrywać gameplaye dla waszej uciechy. Dla waszej uciechy nagrywam gameplay. Get on. A gdzie jest Ashley? Follow me. Wait, follow me. Halo? Ona tam została? Coś jakieś, no biegnie. Biegnie, tam ją widać. Tam było ją widać, a tam przez dziurę było ją widać, jak biegła i zaraz tutaj się pojawi. O, no wreszcie. Come on. Tutaj chyba też będę do kogoś strzelał.
Och, ja biedny, nieszczęśliwy, znowu muszę do kogoś strzelać. No, człowieku. O ile jesteś człowiekiem, to gratuluję. Pięknie, po prostu pięknie. Poniosę śmierć na miejscu. Lepsza dziadu. Jeszcze ktoś? Słabo mi to idzie, coś nie powiem. Nie zapomniałem o tobie. Jeszcze ktoś? Dobra. Dość mam tej jazdy, chciałbym wysiąść. No takie strzelanie, no w sumie nic nie wniosło do mojego życia, tak? Straciłem tylko amunicję, nic nie zyskałem na tym. Zdrowia troszkę straciłem. Pięknie, po prostu pięknie. Wiecie, czego mi brakuje w tej grze? Brakuje mi troszkę takiej Lara Croft. W sensie tego, że no... Lara Croft i Batmana. W Batmanie też to było, że się troszkę postać zużywała z biegiem czasu, więc jak się dłużej pograło, jak się przesunęło troszkę w fabule już dalej, to widać było... Na przykład u Batmana na kostiumie widać było jakieś rozcięcia, rozdarcia i tak dalej. Tu kawałek sutka wystawał albo coś w tym stylu. Nie, żebym chciał zobaczyć kawałek sutka u Leona, ale no... Taki szczegół jak rozdarte gacie na przykład, albo plama z błota, albo kału, albo moczu na przykład dodawałoby, no, robinę uroku na pewno. W moim mniemaniu. Jak mniemam, czyli tutaj chyba powinienem iść, czyli tutaj nie pójdę. Dużo amunicji, czyli tam pewnie będzie duża walka, czyli idę w drugą stronę. Przydałoby się zjeść jakąś roślinkę, ale tak oszczędzam i nie wiem, i zaraz pewnie ktoś mnie trafi siekierą i umrę. I będę żałował, że oszczędzałem, no ale, no właśnie. Tak zdecydowanie mogło się to źle skończyć. Super. Nie dość, że siebie muszę karmić roślinami, to jeszcze i ją muszę karmić. Nie, ja to sobie chyba dezodorantem psiknę w usta jednak. No i cóż. Zaczekaj ty tutaj. O! Na szczęście to nie był ten z dynamitem. Spoko. Serio? Ja pierdzielę. O, ale mi się opłaciło tutaj iść po prostu. Jestem geniuszem. Zamknij mordę. Lepiej, żeby coś było tutaj bardzo cennego, bo się wkurzę. Przeładowałeś ten karabinek. Leżeć, szmato. Dawaj. No, oczywiście, cóż by innego. Some kind of ritual. Lepiej, żeby tu było coś cennego. Yellow cat's eye. Mogę sobie to wsadzić do tego bursztyna. No. I teraz mam dwa i jak wsadzę jeszcze jeden, to będę mógł to sprzedać za bardzo dużo pieniążków. Stanie się to pewnie gdzieś za 3 lata dopiero. Gdzie ja już w ogóle zapomnę o tym.
Czyli w ogólnym rozrachunku na chwilę obecną straciłem. No tak, złapią. Hop, jesteś lekka, wcale nie urwałaś mi rąk. Idziemy. Nie żyję. Na jeden strzał, dosłownie na jeden strzał. Teraz to już muszę po prostu coś kupić, muszę się czegoś najeść. Mam chyba jeszcze jedną roślinkę. W ogóle przed walką z bossem chciałbym zauważyć, że przed walką z bossem mam 10 napoi chyba i jedną roślinkę leczniczą. Jak ten dureń mi nic nie sprzeda, to ja ci sprzedam przede wszystkim to. Potrzebuję. Flash granat. Sprzedaję za 15 tysięcy, ale nie sprzedam. Panie kochany. Może sobie kupić wyrzutnie rakiet, po prostu strzelić sołtysowi w dupę i mieć to z głowy. Troszkę mnie korci. Żeby tak zrobić. No właśnie. Bardzo mnie korci, żeby tak właśnie zrobić. Strzelić mu w dupę i zapomnieć o całej sprawie i nie szarpać się tam z nim. Zaraz ktoś będzie krzyczał, że to jest pójście na łatwiznę, że w ogóle fabuła i tak dalej, ale ja mam tu w dupie, ja chcę przejść tą grę. Mogę jeszcze jedną kupić? Chcę przejść tą grę po prostu. Dawaj. No. Zabaluję sobie z sołtysem teraz. Zobaczymy, jak jesteś twardy. What are you buying? Firepower można sobie ulepszyć. Ulepszę. Szybkość przeładowywania też sobie ulepszę. Z tym karabinem też już będę się nosił do końca gry chyba, także to będzie do wymiany, ale ten zostanie. Więc nie należy na nim oszczędzać zbytnio. Zwłaszcza, że się przyda. Dobra, tutaj mamy 100 załadowane, wszystko załadowane. To jest, można śmiało zapisać. Przydałoby się jednak coś zjeść. Zjem. Kupię jeszcze jedno. To chyba miał jeszcze jedno na sprzedaż. Dajesz. O, pięknie. No, jestem przygotowany teraz już. Sołtysa Rasputina się nie boję. Szybki zapis. No, powiem wam szczerze, mógłbym teraz skończyć. Zostawić was z tym w zawieszeniu, ale postanowiłem, że z racji tego, że dosyć długo nie nagrywałem, że była taka spora przerwa, to pogram jeszcze troszkę, żebyście nie byli na mnie jakoś specjalnie obrażeni. Także już następny gameplay to już będziemy poza wioską. Tak, może nawet mi się uda jeszcze w tym wyjść z wioski. O to chodzi. Żeby trwale... Ale sobie ziewnąłem. Żeby trwale zakończyć już ten rozdział, żeby mieć to ze sobą. No. Sołtys Rasputin. Oczywiście taki człowiek, że się chowa, nie sposób go zauważyć, tak? Bo... No, jesteś taki głupi. X plus C, jak niemożliwe. Brawo. W takich momentach cieszę się, że nie mam kamerki. Nie widzicie mojej twarzy. W głosie to pewnie nie słychać tego, jak ja się teraz czuję. Może trochę słychać, ale to mam nadzieję, że uda mi się to zamaskować i...
No, nic nie mówię, spoko. Dobra, nie będę tego 15 razy oglądał. Jakie teraz klawisze mam nacisnąć? W i R? No, to umiem akurat. Leon, jaki ty jesteś mądry, czerwona beczka. Ty byś umył... Hasta la fuego. Hasta la vista. On się do mnie przejął chyba. No właśnie. Stonoga! Stonoga. Dobra, i teraz patrz. Tego się nie spodziewałeś. Spokojnie, to mój zegarek. No, ale to nie wystarczyło oczywiście, bo on nadal żyje. Nie tak skakał jak jakaś małpa tutaj. Zdychaj, szmato. Wyładowałem w ciebie 80. O, jakie to urocze. Oko mu wypadło. Wyładowałem w ciebie prawie 90 naboi. Jedyna rzecz, którą miał przy sobie, to... O, jaki zbieg okoliczności. Leon nie upiecze się tutaj żywcem. Tak. Coś jeszcze? Jakieś... 30 tysięcy, 30... No to zwróciła mi się wyrzutnia rakiet, tak. Powiem szczerze, jestem zadowolony z siebie. Cieszę się, że kupiłem tą wyrzutnię rakiet, że jej użyłem. Możecie mnie hejtować i tak dalej. Nic mnie to nie obchodzi. Troszkę... Jeśli chodzi o ekwipunek, dzięki temu trochę się odkułem. Troszkę amunicji przeoszczędziłem. Wyjdę na plus dzięki temu. A finansowo myślę też. To jeszcze sobie pozbieram, to mi się też przyda. Jeszcze coś. No, super. Żółtą mieszamy z czerwoną, mieszamy je wszystkie z zieloną i jest super. Amunicja jest, jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Można iść, chyba wszystko zabrałem. To jest zamknięte, wychodzimy tą dziurą. Tą dziurą? Tak, tą dziurą. Brawo. Are you okay, Leon? Tak, super. Dzięki, że mi pomogłaś. Żartuję. Dobra, czyli wracamy do tamtych drzwi, do tamtej bramy, wtykamy tam oko, albo przykładamy, albo coś i wynosimy się z wioski. Masz coś? Got a selection of good things on sale. What are you selling? No właśnie, co ja sprzedaję? Spinel za 2000. Thank you. Tyle. Nic nie kupuję, bo pan nic nie ma. Tak, dobra. Come back anytime. Zapisać zapiszę. W sumie co mi tam zależy. Spokojnie, jeszcze nie kończę. Obiecałem, że wyjdę z wioski, więc wyjdę z wioski, zakończę już ten etap. Czeka mnie jeszcze powrót tą kolejką, ale to mam nadzieję bez większych problemów. Mam nadzieję. O, tam jest cel mojej podróży. Tam się udajemy. Tak, to jest zamek. Jakby ktoś nie wiedział. Idziemy do zamku.
Po co zapytacie? A żeby było trudniej. Droga. O, całe szczęście, bez strzelania się obeszło. Fajnie, szybka podróż, bezpieczna. Droga do zamku. Bo tak, żeby było trudniej, ale on nie lubi łatwych rozwiązań, on musi iść naokoło. Dobra, tutaj trzeba użyć. W ogóle nie wiem, czy skojarzycie, ale sołtys był troszkę wyższy ode mnie, musiałby się schylać. A skoro te drzwi były zrobione specjalnie dla niego do użytku, więc ten skaner powinien być jakieś 1,5 metra wyżej. Tak, żeby sołtys nie musiał się za każdym razem do niego schylać. Logika. Tak. O, to jest miejsce, gdzie spędzimy przyszłe kilka miesięcy kolejnych moich gameplayów, tak? No nie oszukujmy się. Hej. Nie przeszkadzajcie sobie. O, no tak, na szczęście nie mam amunicji. Dobra. O, proszę, jak miło. To dla ludzi, którzy nie chcą zawracać. No, nic się nie stało. A to oni za mną teraz idą. Dobra, już nie oglądaj, wiem, że idą przecież. Nie wiem, czy marnować amunicję na nich, czy... A, jeszcze na pożegnanie. Jakiś granacik im tam poślemy, nie? Też tak myślę. Nie wiem, co z tego wyszło. No. Lubię ten pistolet, ale no... Nie jest jeszcze aż tak dobry. Jest dobry, jest fajny. Opłaciło się chyba. Jest dobry pistolet, jest fajny, no ale troszkę mu brakuje. Dobra, moi drodzy. Szybka akcja do zamku, robimy zapis i... Na dzisiaj wystarczy. Mam nadzieję, że... odpokutowałem troszkę tą swoją dłuższą nieobecność. Velvet Blue. Obiecuję, że teraz będę troszkę częściej nagrywał, także przez te kilka najbliższych dni coś jeszcze wpadnie. Na pewno. Dead Space co najmniej. Myślę, że razem z Martą. Może nawet Stalker. Martwcie się, nie zapomniałem o nim. Mierda. Come on. Yeah. Uhu. Next chapter 3. Tutaj pora nam się rozstać. Następny gameplay już w trzecim rozdziale, już w zamczysku. Pamiętajcie, dzięki komu tutaj dotarliście. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, pamiętajcie, żeby dać subskrypcję, pamiętajcie, żeby polecać mój kanał, bo to mój kanał. To jest wystarczający powód, tak? Bo jeśli mnie lubicie, to na pewno to zrobicie, a jak mnie nie lubicie, to też to zrobicie. Bo czemu nie? A jak nie chcecie, to tego nie róbcie. No, także
wasza wola. Jak chcecie, tak, róbcie, nieważne, nie wtrącam się, dobra, obraziłem się na was już, jeżeli nie chcecie tego lajkować, to nie wasza sprawa. A, dobra, co jeszcze bym tutaj powiedzieć na koniec? Na koniec powiem wam arrivederci, powiem wam, że nazywam się Al Pacino, to jest mój kanał na YouTubie. Tak, to był kolejny już gameplay z serii Resident Evil Ultimate, wersja HD. Do zobaczenia na następnych gameplayach. Trzymajcie się ciepło i jeszcze raz arrivederci.